Co tu się dzieje? Popatrzcie. Lima Rossa sobie dojrzewa. Normalnie pełno krzaczorków. A zrobimy obejście szklarni. Bo z tydzień temu chyba nie robiłem. Siemano. Na dzień dobry oczywiście. Przypominam o grupie Stalewiak. Stalewiak. Sporo was wpada. Dużo osób jeszcze nie wie, bo nigdy nie informowałem. 6 grudnia. Coś ta dostali do buta, bo ja chyba nic. No. Także taka sytuacja. Powiem wam tak. Co do ogrzewania. Ryje, widać. Tam ryje. Papaja, zobaczcie jaka zdrowiutka jeszcze. O tej porze roku, w tamtym roku to już by lipnie wyglądała. O, tak się od dołu robi, nie? Tak to wysycha papajka, ale tu jest dużo cieplej niż w tamtym roku. Najmniej ostatnio miałem to 7-8 stopni przez parę godzin, jak wiatr był bardzo zimny, mroźny w szklarni, ale to było 2 dni, tak powiedzmy. A tak to przeciętnie 10-12 w nocy jest w tej szklarni za dnia. Ile teraz jest? No teraz jest wieczór. Nie, jest godzina. Czekajcie, która to godzina? Około 17 będzie. 18 na plusie. Czekajcie. Indoor. 16 stopni na poziomie 2 metrów jest teraz. Czyli przy gruncie to samo, bo wentylator zrzuca ciepło i powiem wam, że wszystko ekstra zimuje. Zresztą widać, no. Ale to nic, pomidory muszę pozbierać w grudniu. Cholera jasna, znowu. Czekajcie, wejdziemy. Co u Maurelego dużego po tej operacji? Posadzony, jak widzita. I stoi jak stoi, coś tu się wywija, o. Widzicie? Tam z tyłu jest te dwa mniejsze w sumie, no też takie kawał byków. Doświetlam tutaj. Patrzcie ile much w środku siedzi, ale rzeźnia. O tam. Co za ryje dzikie. Patrzcie teraz na to. Stalewiak nie kłamie. 6 grudnia. Jutro zbieram pomidory. Widzę, że znowu podejrzewały trochę. Dobrze, że mam lampkę na czole. Cały czas jeszcze te gdzieś tam próbowały kwitnąć. A jest, są kwiatki, zobaczcie. Cały czas luksus. O, z tej strony proszę bardzo. Pomidorki jutro do wyzbierania. Także szklarnie stawiać. Pomidory w grudniu będziecie jeść swoje. Zobaczcie, kwiateczki elegancko. A co tam u tych bananów, tych nowocześniejszych, stalewiakowych, kurde. Czyli pierwszy na odstrzał. Przepiękny Zebrina Royo. No, jak widzita, jest wszystko. Luksus maszyna, wiadomo, nie czyste te liście takie brudnawe, bo tu o, nie ma jeszcze, jest trochę przędziorek, o widzicie, o tu takie białe, o tu znowu się wpierdziela przędziorek i już trzeba będzie prysnąć dziada. Musa Textilis, no świetnie wygląda, nie ma nic na razie, cały czas powoli rośnie, jest spoko. Velutina nie chce odpalić, ale ta widzę już żyje, tu mam takie malutkie jeszcze. Co tam u Musa Acuminata wersja mini? No jak widzicie, wszystko jest super. Co tam o Veintecohol, który stalewiak oddzielił, udało się i żyje jeszcze ładnie. A proszę bardzo. Mam w doniczce i bardzo się cieszę, bo ten w gruncie znowu trochę podupada. Kolokazje olbrzymie. Stoją niepodlewane. Widzicie jak sucho jest? Nie podlewać. Taki liść jeden byle jaki. Jest, bo jest. Nic się nie dzieje. Tu jest druga. Też taka konkretniejsza. No i tak to wygląda, proszę was. Kuflik. Kuflik to sobie, kurczę, jeszcze, o, kwitnie. Grudzień, nie? A kuflik se kwitnie. A te? Jak one tam się zwiały? Zapomniałem. I nadal timelapsa nie zrobiłem. Kurczę. Składają liście na noc. I cały czas sobie ładnie rosną, w dzień rozkładają liście, także nic tu się nie dzieje. Nie, nie zapomniałem nazwy, szczerze. Ale jak ktoś was tam pamięta, to na pewno napisze komentarz. Tak myślę. Tak myślę. Co dalej? Musa Velutina. Zobaczcie, w tym miejscu. Musa Apple. Aplak. Jest wszystko gites. Normalnie sobie czeka. Zobaczcie, jak sucho. Przypominam. Katować. Nie, żeby mocno nie rosły. Wtedy lepszy start będzie w przyszłym roku. Musa Aruna Halensis. To jest odrost. Niestety. Główny pień dostał czarnej śmierci, jak ja to mówię. Musa Iuanensis. Te nazwy są zajebiste. Wiem, wentylator kręci, ale musi, ale myślę, że dobrze mnie słyszycie.
Tam na końcu mdleją powoli liście plumerią, muszę podlać. Tutaj macie ten kaktus, trochę nie widać. Tutaj jest kulenta, to wczoraj pokazywałem. Tutaj jest Blue Java ice cream. O ten na środku, o ten. Jak na razie nic się nie dzieje, przesadziłem tylko i ziemi dałem. Tutaj macie, alokacja Borneo Giant niby, o ten listek, o co tu światłem daje. Także nie jest źle. Z tyłu jest, o te gruby pień, co tam z tyłu widać. Alokacja Kalidora. No i z tyłu tam papaje, no liście takie podupadły, bo mówię, tam jest katiusz, zobaczcie ziemię. Katiusz suszy. Trzeba suszyć, żeby potem lepiej rosły w przyszłym sezonie. No i co? Minus 7 dostała nasza Waszyngtonia. Patrzcie, jaki potężny liść. Ściąłem 3 liście przed wrzuceniem jej tutaj, bo i tak by pewnie szlak je trafił. No nic jej się nie stało. Minus 7 przez parę godzin. Ziemia to normalnie bryła. No ta. To była aż twarda, jak pukałem. Masakra. Ile tych much jest tutaj? O co tu chodzi? Ja się pytam. Musa Dajao. Patrzcie, tu liść, zapierdziela liść, mówię wam, podniosłem ciut temperaturę i jest kozak, to jest drugi Musa Dajao, matecznik, aż podwiązałem liść, żeby papaja dostawała światło z zewnątrz. Teraz jeszcze na dniach dorzucę tu jeszcze jedną lampę, bo mam, znalazłem w końcu do doświetlania roślin i gdzieś tu może nad tą papają wrzucę, bo no szkoda by było, jakby ten owoc odpadł, nie? Zobaczcie, jaki ładny już. A tu kwitnie jeszcze. Normalnie mówię wam, kosmiczna sprawa. Temperaturę wystarczyło podnieść. A może ten wentylator robi taką robotę? Że miesza. A one myślą, że jest lato, bo się ruszają. Nie wiem. Zielony ensete, proszę bardzo. Elegancko. Tu jest kalidora następna. Cytryna skierniewicka. Po raz kolejny chce sobie kwitnąć. No szalona jest po prostu. Ale patrzcie tu. Co tu się niedługo będzie jadło? Konkretnie potężne cytryny. Taka sytuacja. No. No właśnie. Veinte Cohol. Podłupat. Liść wyszedł taki byle jaki. Tam ogonek następny wychodzi, ale to czas pokaże. Tu jest odrost Dajao. Tam malutki następny rośnie, widać. Nie jest źle. Nie jest źle. Zaraz tu podejrzymy. O. I następny listek wychodzi sobie. Ciekawe, kiedy on zakwitnie, jak już masz czwarty sezon co najmniej. Także pomidory są. To chyba normalne, czy to nie? To nienormalne o tej porze roku, ale jak się ma ogrzewaną szklarnię jakąś tak, wiecie, to tak to wygląda, że da się, nie? No ciasno się zrobiło troszeczkę tak. O, tu macie trochę karpusa, schowałem w tym roku, bo w tamtym jak nie schowałem dziada, to mi środek wypadł na wiosnę, nie? Tu wszystko jest teraz zdrowe. Pewnie do gruntu pójdzie na wiosnę, już za przyszły rok najwyżej będę po prostu go łokrywał albo dogrzewał. Palmy na dworze, przeżyłby minus 7, nic nie okrywałem jeszcze. Sprzęt do okrycia cały czas czeka, także jest spoko, teraz jest ciepło. Nie zapowiadają jakichś tam mrozów na jakiś czas, zobaczymy. Yucca rigida, weteran, który prawie zdechł w tamtym roku. Ale w tym roku schowałem ją tu, bo mi jej szkoda. Zobaczcie też, jak ma sucho. Wszystko ma Sahary, ale przyjdzie czas. Myślę, że w tym tygodniu, nie wiem, no może zacznę podlewać, nie? Wiecie, jak to jest. Co tam się dzieje? Mączlik szklarniowy na liściach, na pomidorach. Ale nie szkodzi tym. Bananom niczemu nie szkodzi. Wiecie, co robię z tym mączlikiem? Palnik, Topex i tak delikatnie po roślinach padają, a rośliny żyją dalej. Tam no, pomidora trochę przypaliłem ostatnio. Byście zobaczyli tą akcję, jak ja latam z tym, to kurde, gaśnie samo, nie? O, ta lampa tak ma. To byście się uśmiali bez kitu. O, piękne, będzie kwitło. Będzie kwitło i nie wiem, czy to będę obrywał. Za dużo znowu puściła tych, kurde, cytrynka. No dobra, dziękuję bardzo, nagadałem się, wrzucę bez montażu, brak czasu, ale taki przegląd, to co tutaj powiedzcie montować, nie? O, tam jeszcze jakieś pomidory są, ja pierdzielę. A, i ta, z tyłu, wianecznik. Gdzieś tam coś widać. Będzie dobrze. No.
Także dziękuję oczywiście znowu za te, nie? Zasięgi tam, nie? Czy coś tam, kontakt, wiadomo, jak coś tam, ten, nie? Pisać sklep Karla i te sprawy, zawsze wszystko pod filmem. Ciekawe, kto dotrwał do tego momentu. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to niech napisze. Pomidory w grudniu? Jak to możliwe? Dobra, nie wiem. Dobra, piszcie, co tam trzeba. Ja się zwijam do domu. Trzymajcie się i na razie.